things in this world worth fighting and dying for. We're warriors. It's who we are. It's what we do. The Three Musketeers. Wygląda na to, że niemal wszystkie filmy aktualnie kręcone są w 3D. Na warszawskim festiwalu filmowym można było oglądać japoński klasyk Harakiri w nowej wersji, rzecz jasna, trójwymiarowej. A od niedawna w kinach nowa ekranizacja prozy Aleksandra Dumas o muszkieterach. Oczywiście w wersji 3D. Trzech Muszkieterów to jednak tak naprawdę opowieść o tym czwartym, najmłodszym i z największą energią, który pozostałych nieco ożywia. Jednak D'Artagnan, grany tu przez mało wyrazistego Lagana Lermana, a także pozostali, czyli Athos, Porthos i Aramis, nie są esencją tego filmu. Jest nią skondensowana akcja, za którą odpowiada reżyser Paul W.S. Anderson, wcześniej autor takich tytułów jak choćby Mortal Kombat, Resident Evil czy Obcy kontra Predator. Look out of the window. Round 2. Trzech Muszkieterów 3D to jednak przede wszystkim efektowne 3D. Czy jednak pomysł, żeby prozę Dumas ekranizował specjalista od pozycji mocno komiksowych i raczej bezmyślnych, to dobry pomysł? Raczej nie. Chyba że ktoś lubi pozycje mocno komiksowe i raczej bezmyślne. Na szczęście jest coś, co dla widza odrobinę nieco bardziej wymagającego może ocalić ten tytuł. To drugi plan, a w nim tacy aktorzy jak Orlando Bloom, Mila Jovovich, Mads Mikkelsen i Christoph Waltz. Oni, choć w minimalnym stopniu, ratują wtórność zapożyczenia, naiwność i nielogiczność tego filmu. Choć przyznam, że efekt 3D jest imponujący. 40 of them. Was it 40? Or 400? Just 40. It was an off day.